Pilotaż krajowej sieci onkologicznej, bo ta zmiana w narodowej strategii, która dotyczy poprawy organizacji opieki onkologicznej, to jest prowadzenie krajowej sieci onkologicznej. No, a pilotaż jest prowadzony w dwóch województwach, dolnośląskim i świętokrzyskim, od lutego, czyli mamy już pierwsze doświadczenia. I pierwsze bardzo, bardzo obiecujące wyniki. Przede wszystkim skrócił się czas oczekiwania na pierwszą wizytę u onkologa i również na wyniki badań diagnostycznych. Oczywiście mógłbym to szerzej rozwinąć, ale generalnie monitorujemy czas, w którym pacjent otrzymuje wynik badania histopatologicznego, badania radiologicznego. I te czasy, w momencie kiedy zaczęliśmy je monitorować, to okazało się, że się skróciły. Dla mnie najważniejsze jest jednak to, że mamy świadomość i mamy już narzędzia do tego, żeby stale monitorować ten czas. Bo to nie o to chodzi, żeby zrobić jedną akcję, tylko żeby trwale poprawić sytuację pacjentów onkologicznych. Kolejnym ważnym elementem, który ewidentnie pokazał sukces pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, to jest poprawa komunikacji z pacjentami, szczególnie tutaj wykorzystując do tego nowy zawód, jakim są koordynatorzy opieki onkologicznej. Koordynator to jest taka osoba, która jest bardzo doświadczona w zakresie logistyki tych wszystkich procesów. Prowadzi tak naprawdę pacjenta za rękę przez trudny moment wielu badań, które pacjent musi przejść, w momencie, w którym ustalany jest stopień zaawansowania choroby. I tutaj pacjent dostaje takiego opiekuna, koordynatora. Ten koordynator do niego dzwoni. Pacjent ma do kogoś, ma też telefon do tego koordynatora, żeby do niego zadzwonić. Ta komunikacja na pewno sprzyja poprawie efektywności w czasie realizacji tych badań, ale również zmniejsza lęk tego chorego. Chory czuje się skontaktowany z naszym systemem, a nie porzucony, pozostawiony samemu sobie. No i monitorujemy realizację jakościową tych badań. Zbieramy raporty synoptyczne, wystandaryzowaliśmy te procedury. Oczywiście to nie jest nasz autorski pomysł, tylko opieramy się na rekomendacjach międzynarodowych. No i patrzymy, jakie są efekty. Żeby spełniać ambitne projekty, to trzeba mieć na to odpowiednie źródła finansowania. Więc to jest główne zagrożenie, no i na pewno potrzebna jest konsekwencja w działaniu, bo te szczegółowe plany, cele, które założyliśmy, one wymagają współpracy wszystkich środowisk, przede wszystkim olbrzymiej determinacji ze strony organizacji pacjentów i wymagają też takiej współpracy ponad wszelkimi podziałami. Bez organizacji pacjentów w ogóle by tego projektu nie było. Także to jest tak naprawdę kluczowa rola. I bez waszego ciągłego uczestniczenia na każdym etapie i dbałości o transparentność każdego z tych etapów też nie będzie sukcesu. Więc szczerze powiem, to kluczowa i podstawowa. Nic o was bez was i tak naprawdę wy też musicie stale uczestniczyć w tym procesie, żeby rozumieć te zmiany i żeby je na odpowiednim poziomie akceptować, ale też żeby zwracać uwagę na te elementy, które dla was są kluczowe. W tym projekcie Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym wcześniej mówiłem, bardzo ważny element to są właśnie ci koordynatorzy i infolinia dla pacjenta. To był element, który zgłosili sami pacjenci. To był pomysł pacjentów. My jako lekarze, którzy doskonale wiemy, co trzeba robić, to nie wiedzieliśmy, że takie potrzeby komunikacyjne u pacjentów są aż tak wysokie i wymagają tak naprawdę priorytetowania w tym całym przedsięwzięciu. No więc, żebyśmy my zachowali zdrowy rozsądek, żebyśmy wiedzieli, co jest najważniejsze, a zawsze najważniejsza jest poprawa sytuacji pacjentów, no to musimy słuchać pacjentów.